źródłem czystej, taniej energii i zaopatrywać w nią cały świat. Lecz to było za mało. Należało odkryć alternatywne źródło. Artysta, malarz. Tak. Niewiele nam to mówi. A znowu mamy te... nie wiem, śpikowate gluty. Ha. Więc trzeba się wznieść nad ten... wiatrak. Prawdopodobnież. Gdzie są baloniki, 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 baloniki? Gdzie są śpiki? Dobra, jesteśmy już bardzo blisko. Gdzie są baloniki? Nie tu chciałam. No nie tu. Zaraz stracę jakiegoś gluta. No, wiedziałam. Nie, czekaj. Balonika. Ups. Dobra, trzeba tu więcej balonów dać. Okej. Jeszcze jeden balon. 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 Nie tu. O, ja nie mogę, jakie to uparte. Dobra. Przydałby się jakiś balon. O, tu jest jeszcze jeden. Kolejny śpiczek. Dobra, tu by się przydało więcej balonów. Podtrzymujących. Jeszcze parę metrów. Nie wiem, czy to wytrzyma. Tu. Weźmy jeszcze tego balona. Dajmy jeszcze tu. No. W końcu. 9 glutów mamy mieć. No, niezła konstrukcja. Jeszcze 2. Więc... kontynuuj. Teraz oczywiście oberwało się. Kontynuuj. O, teraz mamy mostek. Nie mamy mostku, ale mamy na następnej stronie. Jednostka witająca. Co to jest? Proszę wytrzeć nogi. A ja nie będę. Uuu, znam to. To jest dosyć fajne. To dość szybko pójdzie, chyba. Tak, tu mamy takie dziwne coś. Kręcą nam się kółka, pełno glutów, pełno wody jakiejś, chociaż mi to na wodę nie wygląda. Tu mamy coś takiego. I tu mamy rurę. No, gluty mamy, że tak powiem, przetransportować po tej lince. A jak je przyczepić? Za pomocą zielonych. Zobaczymy, co nam powie artysta malarz. Nie ty. Wstęp na wyspę mają jedynie starannie wyselekcjonowane gluty. Ostrożności nigdy za wiele. Zwłaszcza, że gdzieś na lądzie znajduje się olbrzymie źródło energii. Ciągle o tym źródle energii. Ale postaraj się nie przerwać taśmy transmisyjnej. Wygląda na to, że jej elementy są już mocno zużyte. Wolny artysta malarz. Super. Powinno się ich używać do gier i zabaw zgodnych z prawem. Nie do omijania systemów bezpieczeństwa. To dla twojego własnego dobra. Artysta malarz. Oczywiście.
tu. Nieopodal znajduje się sekretny syp. Jest idealny do pozbywania się niechcianych gości. Zwiedzający artysta-malarz. No, wiadomo, że sobie tu jakiś był i zwiedzał. I napisał nam notatkę. Miło z jego strony, prawda? O, takie coś robimy. I ja myślę, że tak powiem, te gluty tutaj zaczepiają, te czarne. Musimy je przed... A, zapomniałam. Okej. Tu jeszcze pozaczepiamy. Ło! A się nazbierało tego? Tutaj mamy zbierać 36 glutów. Okej, teraz się nam zebrało ich całkiem sporo. Zabierzemy tego zielonego jeszcze. Jeszcze jednego. Się nam będzie. Zielone. No złapcie się, czarne. Jeszcze jakieś się ostały. No tak, jak one sobie gdzieś pływają, gdzie chcą, no to ja się wcale nie dziwię. No ja nie mogę. Dobra, chyba oleję to. Jest balonik. No, idziecie tu jeszcze jakieś gluty? Dobra. Olewam was. Balonik. Jeszcze za mało. Cię kręcę. O, idzie ciężko, bo ciężko, ale idzie. No, nieźle. 57. No. To jest bardzo fajne. Lubię zbierać dużo glutów. No, to jedziemy dalej. Gluty trafiły do lepszego świata. Możemy ratować następne. Akademia Piękności. O, to może być coś fajnego. Do roboty. A, to jest fajne. Tak, jak widzicie, mamy tutaj takiego jednego wielkiego gluta. Jakieś pięknotki, nie wiem co to jest.